Strażacy z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy doskonalą się w umiejętnościach niesienia pomocy osobom, które wpadłyby do wody poprzez załamanie się lodu. Na jeziorze Niskie Brodno zaprezentowali różne techniki prowadzenia takiej właśnie akcji ratunkowej. Technik ratownictwa lodowego jest kilka. Można wykorzystać sprzęt w postaci drabin, mogą to być węże strażackie, może to być deska ratownictwa lodowego. Na pewno wykorzystywane są skafandry, kamizelki, hełmy. No to, co mamy na wyposażeniu i co spora część jednostek ochotniczych straży pożarnych też ma na terenie powiatu brodnickiego. Osoby decydujące się na wejście na zamarznięty akwen powinny być do tego przygotowane, powinny mieć świadomość, że w każdej chwili ten lód może się załamać, bo nigdy nie jesteśmy w stanie tak w 100% powiedzieć, czy ten lód będzie bezpieczny, bo mogą być jakieś miejsca osłabionego lodu, może to być jakiś ściek, który dopływa do jeziora, no i ten lód będzie osłabiony. Taka osoba powinna być wyposażona w kamizelkę asekuracyjną, która zagwarantuje, że ta osoba nie utonie po wpadnięciu do takiego lodu. Warto by było wyposażyć się w kolce lodowe, tak zwane kolce lodowe, które zaprezentujemy podczas ćwiczeń, które pomogą osobie w wyjściu z lodu. W ćwiczeniach brało udział również Brodnickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z psem labradorem szkolonym w zakresie ratownictwa. Takie psy wbrew pozorom są bardzo przydatne. Może wyglądają niepozornie, ale swoją masę mają, także mogą czy to holować poszkodowanego, czyli do takiej akcji po prostu ratunkowej holowanie poszkodowanego, mają za zadanie czy holowanie kajaka, łodzi, czy po prostu, no tak jak dzisiaj będziemy starali się ćwiczyć, ratowanie tonącego, ażeby podbiegł i podał mu linkę, tak, ratowniczą, gdzie jest niebezpieczeństwo, że po prostu lód może się załamać. I są wdzięczne, bardzo cieszą się tym, co robią. Dla nich to jest po prostu fantastyczna zabawa, niesamowita energia. No i mamy nadzieję, że nam pomogą troszeczkę.